jestem wyjątkowym fakiem, coś. Jezu! Dobrze! Podoba się seria? Zostaw suba, łapę, komentarz, wpadnij też na G2 Instagram, Discord, linki macie w opisie pod filmem, dzięki! No dobra, face to colors! Dobra, dobra! Lecimy! Dobra. Don Mateo do nas dołączył, jest tylko teraz 8 osób na face to colors, ale będą dymy! Tylko 8 osób! Dymy! Największe face to face, oj tak. O, dzięki. Do buzik, dzięki. Do buzik. Dobry. Czemu to ty zawsze musisz być tą osobą, która jest obok mnie? Czemu to ty zawsze musisz mnie bić na tych ostatnich miejscach? Ciąganie, nie? Dobra, jadę w ciężarówkę. Stało. Ja też biorę ciężarówkę. Ja też biorę ciężarówkę, ale inną. Każdy bierze ciężarówkę, ale inną. Dzięki Bartek, dzięki. Pozdro. Dzięki Bartek. A proszę, proszę. Dawać duże ciężarówki w małe ciężarówki wjeżdżać. Ała moje uszy. Okej. O Boże, Bartek. O kurczę, zwykłe samochody. Dobrze, Bartek. Nice. Teraz tym bardziej mogę potwierdzić te słowa, które padły między mapkami. Teoretycznie. A jakie słowa chciałbyś potwierdzić? O, że Bartek jest. O! Ty śmieciu. Jestem. Nie. Bartek był zadowolony z tego, co zrobił wcześniej. Zobaczymy, czy będzie teraz zadowolony, ale to... A później ktoś znowu napisze, o dlaczego wy chuncicie Bartka? A wy widzieliście, Bartek dostał czerwoną kartkę jako jedyny w tamtym face to face. Dawno nikt nie dostał czerwonej kartki, a Bartek dostał i to z premedytacją jeszcze umyślnie. Oszukana czerwona kartka. O Boże! Oj, to sobie chwilę pojedziemy, Billbox. No, pojedziemy sobie to długą chwilę. Ty, a Don Mateo, to co już? Co ty tu robisz z takim pojazdem? Skąd masz taki pojazd? Czwarty jestem. No bo wybrałem sobie lepszy pojazd. No jak zwykle, to wybrałem i po prostu miałem fajny pojazd. Słucham, Billbox? Mówię, że mieliśmy tam garbusa. O kurde. To patrz, co ten widział, co tam się dzieje. No i czernobogi wypadły jak coś. No i czernobogi. Nie ma za co? Kto jest limonkowy? Jaki? Limonkowy jest zielony? Bartek, jest limonką. Nie jestem limonką, znaczy jestem. Nie spodziewałem się, że usłyszę limonkowym. Kto jest limonkowym? No, kto był kolorem limonkowym? Limonkowy? Ooooo! Ja latam tym czernobogiem! Co za kasztan? Bogaty, powiem ci, że śmiałbym się jakiś poleciał. No wyleciałem teraz, bo boost był. Wiem. Ale praktycznie, wiesz, udało mi się przetrwać ten lot. Widziałem to. Szkoda. Co ty masz? Bugi rampę. Co ty grasz? Co ty grasz? Kamracie, w co ty grasz? Kasztan Bartek. Aha. Proszę, dajcie mi Bartka. Gdzie jest Bartek? Bartek jest. Już nie jedzie niczym. Czy wy jesteście większymi szmatami? Nie możecie być, żeby bić szóste miejsce na tej mapie cały czas przed metą? Najpierw jeden, później drugi mnie wywala pod sam koniec, szóste miejsce. Ta bicie to pierwsze miejsce tego Billboxa, co się nie odzywa tam z przodu. Już zagłosowałem, jak coś. Cały czas się odzywam. Albo kazłoci go ciemnego, pierwszego. Bo mi się coś te linki i niki nie renderują. Poza golfowy. Dobra, Don Mateo. Zaraz, wiesz, tutaj wyłożę wszystko, nie trafiłem. Kawę na ławę, zaraz cię wrzucę do odcinka i będzie. To! Będzie. O, Don Mateo. Wrzucę nagrania tajne. Jakie tajne nagrania? Tajne nagrania, chłopie, żeby tajnych nagrań nie było. Tajne nagrania to takie, które są publiczne. Na tym ostatnim miejscu. Jedziesz przede mną. Kiedy piąte miejsce jest ostatnim? On czwarty jechał. Na 8 graczy. Dobra, nikt ciebie nie pytał o zdanie, więc no. Też, kolejny. Spokojnie, to od ja dwa razy. To nie kolejny, jak co? To ja dwa razy w ciebie. Także. Dobra, ja rzucam każdego. Ty, Bartek, jesteś szmatą dalej, widzę. Sorki nie założyłem cię. Aha! Sorki nie założyłem. Dobra, Bartek, okej. Okay, Bartek. Koniec taryfy ulgowej. A specjalnie dzisiaj miałem Bartka nie bić na tych face to face'ach.
Miałem tego nie robić, ale... Bartka się nie da nie bić. O, jak poleciał. Tak. Chcesz zagrać z Bartkiem tak uczciwie w miarę i to nawet nie tak, że okej, okay, nie będę cię bił, to wtedy Bartek nagle się rozpuszcza jak jakiś diabelski bicz. Najgorszy. Maria, to się dzieje, i wszystko to robisz, żebyś go uderzył po prostu. Dzięki na tej Kazuo. Mapie. Dzięki Kazuo. Nie ma sprawy. Prostowałem. Kazuo to trzeba z mapy wyrzucić w ogóle. No właśnie się nie... To trzeba wyrzucić z mapy. Ciebie. Kazuo, co? Nie, błagam cię, Teli. Zdecydowanie. Tory, to było pograne. Bardzo kuszące. Nie. Łooo! Wow! Dobra. Dobra, Teli. On trafił na to. Dzięki, łobuz! Teli, okay. Let's go! Dzięki, łobuz! A mógłbyś tak, nie wiem, Telira i Kazuo jeszcze dupnąć? Było warto. Mówię, że zrzucam każdego. Muszę nie, ale tymi fantomami to proszę. Dziękuję. O, w tym łóżku nie ma. Widzę, jak jadą na mnie pojazdy, jestem piątą kupakiem. Cieszy! Dobrze! Dobrze, panowie, dobrze. Bigox, ty szmato, największa, kolejna. Kolejna po Bartku. W kiblu zanurzyli całego po sam łeb. Ty nie jesteś pierwszy? Nie, kolejny pierwszy. Debilu! Tu jeden, śmierć w mózgu. Jak możesz być takim idiotą? A to przewrażam. Stary, kurde, ty grałeś kurwa w lejsach. Teraz Telir pierwszy chyba. Dzięki, łobuzik za pusta. Spoko. Kazuo pierwszy, Kazuo, jedzie sportowym samochodem. Sportowy samochód, za Don Mateo, ja, za pomarańczowym jedzie, za pomarańczową ciężarówką jedzie pierwszy. Nie, nie masz tam nawet. Nikt nie jedzie naprzeciwko. Pajak czeka, nie wyprzedzi mnie, boi się. No boi ja się. Mam jak, boi się. No nie mam jak, no. To prawda, że się boi. O Boże, wózki. Strach. Ale Telir zagrał. Też na... No byłem za wami, no sorry, no. Na pałę. Nie jesteśmy pierwsi, jak chcesz. Telir pierwszy. Ja też dostałem Telir od Bigoxa, nie byłem pierwszy, więc ja mam to gdzieś. Ja rozrzucam wszystkich, od razu mówię. Gdzieś. Tak, okay. Dokładnie. Mam to gdzieś. Dobra. O, ale jest przede mną, czyli co, w myśl zasady przede mną też mogę bić. No to dobra. Zasady są takie, jakie sobie, wiesz, je założysz, nie? Jak zauważyłeś, no to... każdy ma inne. Dzisiaj jest zasada. Co mi tutaj się prujesz, że wyrzuciłem was, a nie jesteście pierwsi? W dupie to mam w takim razie. Czyli jesteś szmatą najgorszą, no rozumiem. Zaraz po mnie. Wiesz, po prostu. Tak, zaraz po Bartku. Bo większego od Bartka to nie ma. No nie. I to dosłownie. Ale nie, ja sobie wypraszam. Bilgox w kolejce? A kto ma wszystkie samochody? Dosłownie wszystkie. Bilgox, co, że mam wszystkie? A kto wygrywa? Telir, więc Telir w sumie no. Też to. Do utylizacji. Czyli ja jestem dopiero gdzieś czwarty, piąty w kolejce do bycia szmatą. A kto jest trzeci? Bilgox, znowu. Kombo. Kombo. O nie, dlaczego ten wózek znowu? I can't believe I can leave. Bo się próbuję uspokoić, chłopak. Próbuję się uspokoić. Gdzie jest pierwszy? Gdzie jest Telir w ogóle? Ja właśnie zajechałem do... Przede mną jest, przede mną. On do mety dojechał? Nie no, co ty jeszcze, nie? Nie no, co ty? Gdzie jest Telir? Ja mam 14. On ma teraz portowe auto. Jakie? Sportowe. Wirtue. Same sportowe. No chyba się minął. Fantomem. Ty dostałeś czy nie? Nie dostałem. No nie, mów mi tak. Nie dostałem, cały czas robił niki. Ale tak to nie do mnie. Tak to ale nie dostał. To my tak to nie. To nie do mnie tak. Jak zejdzie drogi od no, tym Virtue to się utrzymał na tym poboczu. Ale niedobrze, ale... dobrze. Czym jedzie teraz Telir? Ciężarówką. Samochodem. Ciężarówką jedzie, no zawszony. Gość. On idzie za mną. No to stroć go. To się zatrzymaj. Możesz mu się zatrzymać na łeb centralnie, żeby sam uderzył i spadł. Ja nie mogę się zatrzymać. Czemu? Dobra, zatrzymałem się. No, wy macie takie fajne auta, jak garbusem jadę. No bo źle bierzesz, masz dwie możliwości wyboru, nie? Wybierasz cały czas źle, widocznie. Dobra, Bartek daje na SC, a Telir idzie do przodu. Boże. O
To piękne. Jest utrzymywanie na poziomie. Zatrzymałem go. Czym jest Etelir? Bagirampą teraz. Bagirampą, no. Dobra, zatrzymam go. To nie ja byłem, jak coś, to Bartek. No przecież trafiłem ciebie! No tak. No, a specjalnie zrobiłem lewo-prawo, żeby w ogóle trafić w ciebie. Wiesz, jak Czernobok skręca, chłopie. Ja specjalnie wjechałem w ciebie. A, no i bardzo dobrze. No i ja miałem taki cel, ty miałeś taki cel, spełniliśmy to. Aha. Super, super sytuacja. Okej. Okay. I cyk, żebyś wybuchł. Uwaga, uwaga, jadę, uwaga, uwaga. Uwaga, uwaga, jadę, uwaga. Uwaga, uwaga. Batmobila, Telir, Batmobilem. Uwaga. Telir odleciał Batmobilem właśnie. No i dobrze. Pomogłeś Hogaty, tak. Dzięki. No wypadł, ale wypadł Telir, więc najważniejsze. Widzem. Znowu wyrwał Telir. Jechałeś pod mosty traka, no nie? No masz na tylu, że ja bez koła jadę w dalszym ciągu. Nie no, wjechałeś pode mnie. W sensie, ale... No bo mi się koło tylko podniosło. Właśnie. No, Where Telir? Jedzie Batmanowozem. Czerwonym? Czy jakimś takim? Czarnym. Czarnym tam z przodu? Batmanowozem? Kim? Ożesz ty w dupie. What the shit! Jocie, kurwa. Dolecę, chyba. Jo. Doleć, doleć, obyś doleciał. Doleciałem. Bardzo dobrze, super, cieszę się. A tu jakaś rampa zła jest. Ty jesteś zły. Daj, nie no, ja wchodzę w samochód, a to czerno, bo... Ciebie prawie ci podhaczyłem tam. Widziałem. O! Ty, ciężarówka latająca, pierwsza, która doleci tego imienia. Limonkowa. Limonkowa poleciała. Tak, to ja. A to Bartek był. No ja. Bartek jest limonkowy. No to Bartek jest limonka. Tak. Okej. Okay. Bartek, ja wiesz, nowa ksywa, El Limonka. Widzicie. El Limonek. Jedziemy młoda. Milutko, dawaj, Boże, jak to nie skręca. Bartko, wpuśćmy. Ty Bartek, po Bartek. Gdzie jest Telir? No to jest Telir! Ja wiem kto to, ale nie wyhamowałem już. Dobra, nie spodziewałem się, że Telir będzie z czymś takim jechał. Lecę. Nie, no jakimś gównem jadę. Jazda. Dokąd tak jedziesz tą jazdą? Do końca. Do końca. Aż dojadę S6 z Koszalina do Słupska. Proszę bardzo. Warszawy. Nie, jeszcze nie ma. Na razie jest do tego. O, dobra, prawie, uciekłem. Zobaczyłem nazwę za późno. Dobra, Telir. Walony na łeb. Mieciu. To do kogo było? Ej, o piąty, jestem dopiero drugi, powiem, co jest? Ten, ej, faktycznie. Czernobogiem. Ja myślałem, że drugi jesteś, Telir. Aha. Ty, ja piąty jestem, co teraz? No. Dobra, kto jest drugi? Ajajaj. Kurde, kazło. Daleko, no nie, no po co? Nie chciałem w ciebie, no. To jest pierwszy, aha, wiaty. Kazuo chciałem. Kazuo już pierwszy będzie za sekundę. Dobrze, trzymałem łobuza, trzymałem łobuza. Leci ten kasztan Kazuo za mną, uwaga. Jeszcze ja. Lewą jadę, jak w Wielkiej Brytanii. Ja środkiem. Nie. Ja też środkiem. Nie będę jechał środkiem. Jednak nie jedziesz środkiem. Jednak ten, nie. Cześć łobuz, na razie łobuz. Jedziemy. I 10 sekund wyjęte z życia. Okay. Pierwszy jest kazło, jak coś sportowym samochodzikiem sobie jedzie. Szerokość zająć. Oj, brawo, Telir. Wyrwał ładnie, ładnie. Proszę ładnie bardzo. Nie dostał. O śmieciu. Jezu, kto tak poleciał? Mateusz, ojej, ominął mnie, ominął. Mateusz, bajkę przełóż. Telir, drugi jestem. Nie, pierwszy, nie słuchajcie go, pierwszy jest. Kto jest? No. Pierwszy jest. Ola jest pierwsza. Pikoły robię, ty. Ola. Pikoła Oli. Ola pierwsza jedzie. Ola pierwsza! Cały czas tego garbusa! A, już nie, ty garbusem jechałeś. Już jestem piąta! Ogarty pierwszy! O kurcze, pieczone! Dobra. Nie, i też tego przeklętego garbusa. Ola na razie, Ola! Przeklętego garbusa! Przeklęty garbus! Na złomie się nie skończył. Czy się nie zmienił? Kogo?
Było blisko. Bo tam była opcja, aby nie zmieniać auta. Tak, była opcja, żeby nie zmieniać samochodu, to no, prawda. Kurde, macie z... Była opcja, była. No, z... Była Lubię opcja. Kowie. Była, ale była. Chyba, skorzystałem z niej. Nie ma czegoś takiego. Da, już koniec jest. Poza. Ale gówno. Dziękujemy. I roller coaster. Kało i roller coaster. Słuchaj, słuchaj. I czemu miałem kask? Trzeba mieć kask na go-karcie, nie? No, ja mam kask. A ktoś ma... A, to ty masz dynię. Tak. Buzik ma zielone włosy. Ja nie muszę mieć kasku, mam kask na włosach. Żadne spada. Dzięki, dzięki. Dzięki, co ty mi powiesz, Bartek? No i dobrze, że to był skręt. Wiedzanie poboczy. Jazda. Ale to ma prędkość. Weźcie tego beatboxa tam. Wejdźcie prosto. Weźcie tego beatboxa z przodu. No, o, przelecieli po mnie. O, beatbox, jaka poszła tam. Poszedł rikoszem. O, uwaga tutaj, uwaga, bo tutaj bezkontaktowy w ogóle był, także uważajcie bardzo teraz. Bezkontaktowy. Jaki bezkontaktowy? No jest kontaktowy, ale powinien być bezkontaktowy, więc uważajcie. Strony będzie do domu, jazda. No Mateo! Jest taka szansa. Nie wiem, kto jest niebieski, ale się lekko teleportował, u mnie się odbiłem. No właśnie, to miałem nie mówić. Nie, uważajcie! A, to już pierwsze okrążenie poszło. O, już pierwsze okrążenie. Tak, to nie dookoła, w sensie nie w drugą stronę. Ej, ale fajny wall ride. Tak, się ładny. To trzyma nawet. Mhm. To by pomyślał, nie? Że go-kart może na wall ride jeździć? I Oconek no, nigdy nie wspominał. A to ja nie słyszałem. Bo jeszcze nie jeździł. No, może tak, u niego tam na tym go-karcie w Poznaniu może nie pozwalają po wall ride. Prymatek! Wall ride robić. A skąd wiesz? A może jeszcze nie boi się w sumie. Oj, Bartek! To się źle skończy, wiem o tym. Nie wiem. Ja mam fajn do ciebie. Dobra, nieważne. Jadę. O, my się ładnie tu z Telirem wystujemy. No, no słuchaj. Ktoś jeszcze nie przejechał tej... Ja? Z Olą. Telir, proszę, jedź za mną i nie walnij mnie w pupkę. Weźcie tam się szturchnijcie w pupkę. Bardzo dobrze tam. W pupkę tam go szturchnij. Oj. Leciutko tam, tak. Ojca schodzę. Leciutko go tam tak. Ja spadłem. Zrób mu pum. Oj, spadłem też. Zrób mu piun. Zrób mu z dupy jesień średniowiecza. O Jezu. Ale to jest kawaii mapka. Słuchaj, kawaii. Gówniana mapka, a Bogata, nie chcesz się tam już wywalić? No właśnie, wiesz co, chyba nie mam takiej ochoty na to. Okay, na razie, no. A, może gdzieś tam, wiesz, przez przypadek coś takiego się wydarzyć, nie? Zawsze. Małobus. Dalej nie przyjechałeś? Czy mam taką ochotę? No, naprawdę nie. Dobrze, dobrze, rozumiem. Ale teraz już tak. Nie, wyprzedziłem. Cześć, Telir. Wywaliłem ścianę generalnie, tak lekko. Wywaliłeś ścianę? Czemu wywaliłeś ścianę? No zburzyłem ją, sorry. Zburzył no już ścianę. Nie przejadę World Ride'u? Najgorzej. Najgorzej, szczęście już przejechałem 3 razy, także git. Kurde no.